Bardzo proszę w kolejności o odczytanie interpelacji kandydata Andrzeja Moskwy. Prezydencie, zaproszeni goście. Wnoszę, by Rada Miejska Inna Wrocławia wyraziła swoje poparcie dla utworzenia metropolii wrocławskiej, w skład której wejście mogłoby miasto Inna Wrocław. Bydgoszcz, 8 miasto w Polsce, jest jedynym miastem w województwie kujawsko-pomorskim, który jest członkiem Unii Metropolii Polskich i spełnia kryteria metropolitalności według Stowarzyszenia Miast Europejskich. Wraz z miastami takimi jak Nakłosz, Lubin, Łabiszyn, Barcin, Rudniki Kujawskie, Rojewo, Gniewkowo, Żnin, Pakoś, Jajkowo, Świecie, Pruszcz i Brocze, Nowacow stanowi naturalną strefę metropolii. Tego typu współpraca przyczyniłaby się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej miasta poprzez poprawienie połączeń komunikacyjnych z innymi dużymi ośrodkami, komunikacji miejskiej i wewnętrznego układu drogowego, jak również pozyskiwanie inwestorów i przygotowanie terenów pod ich inwestycje. Inna Wrocław jako część metropolii bydgoskiej mogła czerpać również korzyści z projektów, które bezpośrednio naszego miasta nie dotyczą i na które nie moglibyśmy sobie pozwolić, jak na przykład budowanie portu lotniczego. W tym miejscu należy przypomnieć, iż po 2013 roku pieniądze z Unii Europejskiej będą kierowane głównie do obszarów metropolitalnych. Jeżeli lansowany plan miasta dojdzie do skutku, nasze miasto zostanie poza dotowanym terytorium. Uważam, że Inna Wrocław jako ważny ośrodek miejski na mapie województwa kujawsko-pomorskiego powinien być częścią obszaru metropolitalnego i wraz z tym się rozwijać. Dziękuję. Teraz na interpelację złożoną przez panią radną Annę Trojanowską w sprawie metropolii bydgoskiej. Proszę Państwa, w dniu wczorajszym wpłynęła do naszego urzędu, wpłynęło pismo podpisane przez panią poseł Grażynę Cierniak oraz przez prezesa Towarzystwa Miłośników Bydgoszczy, w którym Państwo, którzy organizowali wspólnie konferencję naukową na temat tworzenia metropolii bydgoskiej, zwrócili się, czy zwracają się również do nas o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. Czyli Inna Wrocław, tak jak to pani radna zadeklarowała, chciałby się znaleźć, czy powinien się znaleźć w granicach metropolii bydgoskiej. Chciałbym pani radnej odpowiedzieć, że w poprzednich kilku latach prowadziliśmy bardzo ożywione działania, aby Inna Wrocław był uwzględniony w metropolii bydgosko-torunickiej. Pamiętacie Państwo, mówiliśmy tutaj jednym głosem jako władze miasta. Przyszłość, jeżeli chodzi o następne kilkadziesiąt lat rozwoju miasta, widzieliśmy wspólnie z tamtymi dużymi ośrodkami. Niestety do tego gremium nas nie przyjęto. W związku z tym, jeżeli rodzi się w tej chwili koncepcja, nie wiem, na ile ona ma szansę realizacji, zastrzegam się, ale jeżeli rodzi się koncepcja utworzenia metropolii bydgoskiej z takimi ośrodkami jak Inna Wrocław, to chciałbym przedstawić pani radnej swoje stanowisko i państwu, ja bym jej nie odrzucał. Mówię to do państwa. Myślę, że jest to koncepcja warta przynajmniej rozważenia. Gdyby była możliwa do zrealizowania, oczywiście my jako miasto Inna Wrocław, my jako mieszkańcy Inna Wrocławia i tej części województwa, która dzisiaj się nie znajduje w metropolii bydgosko-toruńskiej, na pewno byśmy skorzystali. Dziękuję bardzo Państwu.